Cześć, witamy Was w podcaście Dwoje w Spektrum, a mówią do Was Karolina i Nocny Grajek. Dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy o takim naszym funkcjonowaniu na co dzień, ale też myślę, że też w takim szerszym znaczeniu ogólnie w życiu. No bo temat się cały czas przewija gdzieś tam tak. Po naszym podcaście i nie tylko naszym. Cały czas to funkcjonowanie jakoś tam przemyśliwujemy. No to jest taki też urok neuronietypowości, że czasami musimy mieć wszystko przemyślane, nie idziemy taką na żywioł po prostu. Dzięki temu wiele dobrych decyzji podjęliśmy, roztropnych, i nie daliśmy się wpędzić w maliny. Tak, ale też przynajmniej u mnie po diagnozie się to troszkę może nie tyle nasiliło samo analizowanie, ale świadomość tego, bo no wiem, że jakieś tam sposoby funkcjonowania mi sprzyjają, a inne nie. Zawsze gdzieś tam to może czułam, nie zawsze wiedziałam, ale teraz mam lepsze wyjaśnienie, dlaczego tak jest i jestem tego chyba bardziej świadoma. Ja mam taką obserwację, że bardzo dużo w blogosferze takiej neuroatypowej i u nas też trochę jest takich mikrostrategii. Tego jest masa, jak robić przerwy w pracy, szczególnie na ADHD, jak robić przerwy w pracy, różne metody na zapamiętywanie, oddech, uspokajanie się, no milion rad na milion sytuacji. Natomiast to, czego brakuje, to są makrostrategie. I ja wiem, dlaczego brakuje. No ponieważ nie ma takiej recepty na życie jednej. Nie. Nie. Każdy musi mieć swoją. Natomiast są rzeczy, które można uwzględnić w tej strategii. Sobie przemyśleć, żeby nie tylko mieć, nie wiem, taktykę na konkretne rzeczy, ale całą jakąś tam strategię taką przemyślania. To się składa z pewnych klocków, z pewnych zależności różnych, tak? Do których różnie możemy podchodzić, ale one po prostu gdzieś tam są, tak? Zresztą i tak nie umiemy żyć pod dyktando kogoś wymyślonych przez innych strategii. Nawet jakbyśmy chcieli, no to daj spokój. Ja nie wiem, czym to nazwa strategią, że mam jakąś strategię na życie. No po prostu wiem, że pewne rzeczy jestem w stanie znieść, a pewnych nie. Pewne mi służą, pewne mi bardzo utrudniają funkcjonowanie. Jak no to troszkę o czym innym mówisz ciebie? Też. No to powiedz o sobie, co pod tym rozumiesz. To może nie chodzi o to, że to jest jakaś strategia, tylko że ja lubię taką narrację. Bo ja ogólnie lubię planować, kombinować i w ogóle potem oczywiście się tych planów nie trzymam, bo nie byłbym ADHD-owcem, gdybym się trzymał planów, które sobie założyłem. To jest nuda totalna. Ale właśnie to, co mówisz, czyli różne potrzeby i to, co nam przeszkadza, to, co nam pomaga, zasoby, które mamy, tak? Dla mnie to są właśnie takie klocki, z których można zbudować taki obraz swojego życia, taką strategię na nie i takie otoczenie też, tak, no tak. Jakoś sobie przystosować, umościć gniazdko i wszystko, żeby to było dobre. I u podstaw stoi samoświadomość. Samoświadomość tego, co nam tak naprawdę sprawia trudność, a co nie. Nie, no to tak, no to teraz już rozumiem, po prostu chyba się tutaj innymi słowami. Tak, tak. No ale jakbyś miał tak wskazać takie jakieś główne elementy u siebie, które ci wyznaczyły tą strategię, które są ważne, to co to będzie? Co innego mi wyznaczyło, a co innego w tej chwili na to wpływa? Bo człowiek się trochę starzeje, no tak. Ja już mam ponad 40 lat i inne rzeczy biorę pod uwagę teraz niż kiedyś. Kiedyś to były wyłącznie wartości i wyłącznie to, co chcę robić, bo wiedziałem, że to będę jakoś tam robić. Teraz coraz bardziej jest ważne też jak, kiedy, w jaki sposób, w jakim tempie i tak dalej. To zauważyłem, że się zmieniło mocno. Zawsze dla mnie jakąś taką wartością była niezależność, jakieś samostanowienie i zawodowe, i w ogóle czas na pasję, na to, co mnie w życiu napędza, że absolutnie żadna tam robota, na przykład na etat, nie wyobrażałem sobie, że jeżeli na przykład mogę zagrać gdzieś koncert, to muszę kogoś, jakiejś obcej w sumie osoby, prosić o pozwolenie, czy ja mogę wtedy pojechać na koncert. Tak. To dla mnie po prostu coś nie do pomyślenia. Kompletnie. I to jest taka podstawa. Ale ponieważ życie takie niezależne wymaga i odpowiedzialności, i jakiejś samodyscypliny, i ogólnie rzecz biorąc
No, można mieć pretensje tylko do siebie. Tutaj z jednej strony rozumiem, a z drugiej nie rozumiem i się nie przyłączam nigdy do na przykład protestów przedsiębiorców czy coś takiego. No bo hej, świat jest jaki jest i no jeżeli ja jestem takim niezależnym, wolnym ptakiem, który się urywa od zależności na przykład w etacie, no to ja muszę sobie to wszystko ogarnąć w zgodzie ze sobą i w zgodzie z tym światem. No jeżeli coś tu nie pasuje, jeżeli czegoś nie mam, no to muszę zrobić coś innego. No może gdybym miał taką wiarę w to, że mogę zmienić świat razem z innymi ludźmi, coś, no to bym tam protestował, pisał petycje i w ogóle, i żeby były mniejsze podatki, żeby przedsiębiorcy mieli, żeby muzycy mieli emeryturę, po której, że mam 70 lat i hops, i już nie muszę się martwić. Trzeba mieć taki rys aktywistyczny. Tak, poza tym właśnie też znowu u podstaw u mnie leży to, że teraz też tak tego ostro nie robię, ale to trochę o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, troszkę mam tak, że idę przez to życie sam, jak ten słoń w dżungli, że kiedyś najpierw pozytywnie, potem negatywnie to ujmowałem, ale jakbym tego nie ujmował, nie liczyłem na innych ludzi, na ich pomoc, też na rodziców, wtedy kiedy no jakby musiałem, byłem jeszcze też na utrzymaniu ich, no to tak, ale potem nie, ja chciałem zawsze do wszystkiego dojść po prostu pracą własnych rąk, co sobie załatwię, to sobie załatwię, jak sobie nie załatwię, to nie, i bez proszenia innych, bez liczenia na to, że ktoś mi coś da, czy państwo i tak dalej. To nie są jakieś przekonania, do których bym chciał namawiać kogoś, że o, tak to trzeba żyć, a tam socjal to nie. Nie, to jest po prostu moja narracja. Mhm. Mógłbym mieć inaczej. Zupełnie rozumiem, jeżeli ktoś uważa, że na przykład państwo jest po to, żeby wspierać obywateli i żeby się w jakiś sposób nimi zaopiekować, bo przecież po to płacimy cholerne podatki. Zupełnie to rozumiem. Natomiast ja no płacę te podatki, bo muszę, ale jakoś no nie wymagam. Po prostu dostosowuję się z tym, co mam, jaki jestem, po swojemu do tego. I nieufnie reaguję na to, że ktoś albo instytucja jakaś chce mi coś dać, bo to zaraz są jakieś z tym idą wymagania i zaraz mam coś takiego, że to nic nie jest za darmo, a ja chcę być niezależny i to jest dla mnie w jakiś sposób takie ważne. No to ja mam w pewnym sensie podobnie, ale nie do końca. Znaczy najpierw jak mówiłeś, to sobie cały czas myślałam, że ja mam tak samo, ja mam tak samo, ja mam tak samo. W sensie też chyba mam tak, że gdzieś tam u podstaw wszystkiego mam taką bardzo dużą potrzebę niezależności i no to też w życiu zawodowym się bardzo mocno objawia. No ja próbowałam pracy na etacie, wytrzymałam 2 lata, ale właśnie dlatego wytrzymałam 2 lata, że to było dla mnie takie strasznie zniewalające, to, że ja muszę codziennie tam być w określonych godzinach, że ktoś mi mówi, co ja mam robić, że ja nie mogę sobie zdecydować, że dzisiaj na przykład nie idę, tylko załatwiam sobie jakieś sprawy, a zrobię sobie to w sobotę, tak? I że tak mam przez kilkadziesiąt lat, mam te 20 parę dni urlopu, to mi się w ogóle jak jakieś więzienie jawiło. Ja w ogóle nie byłam w stanie tego przetworzyć, nie wytrzymałam tego, mimo że poza tym... No, mnie wystarczyło, że sobie to wyobrażę i już... Ja już, mimo tego, że mam w sobie jakieś tam dużą potrzebę bezpieczeństwa, no to i tak wolę to, że nie wiem nigdy do końca, ile zarobię, nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, niż że miałabym tam co miesiąc te pewne dochody, ale równocześnie takie totalne podporządkowanie. To jest jakby, no... Tak, ale tutaj też właśnie chodzi o to, to jest to, co nazywam taką makrostrategią. Można sobie zrobić plan, na przykład to, że oszczędzamy. No albo tak, ja, tak, że mam hobby, które pochłania ileś tam kasy, no to ja sobie odliczam 10% od zarobionych przeze mnie pieniędzy na to, tak? Że wiemy, ile nas kosztuje życie, to ty masz rozpisane wszystko w Excelu pięknie i tak dalej i wiemy, że tak to jest, a resztę na przykład oszczędzamy na czas, kiedy no na przykład nie ma zleceń albo coś tam, że... Tak, chociaż to i tak jest dla mnie. Teraz już się zmienia ta sytuacja i w ogóle wszystko się zmienia i nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie, ale na przykład jak było tak, że złotówka szła w dół, my myśleliśmy, że Polska w ogóle jakoś, nie wiem, zanika przez 8 lat ostatnich i założyliśmy sobie wtedy konto w euro, żeby po prostu... No ale też w zagranicznym banku przede wszystkim. W zagranicznym banku, tak. No to wszystko są właśnie takie elementy to, że my tworzymy własny system. No własny system zabezpieczenia. Gospodarczy. Ale to też, ale jakby nie mam tego tak posuniętego jak ty, no bo ja doświadczyłam w swoim życiu sytuacji, w których wiem, że to państwo mi dużo daje i ja tego bardzo potrzebuję i bym sobie nie poradziła pod pewnymi względami bez niego.
Więc mam też w sobie taką pokorę, że nie do końca zawsze jestem samowystarczalna i zawsze wszystko zależy ode mnie. I mam potrzebę też posiadania takiej sieci wsparcia, takiej społecznej. I mam osoby, które dla mnie taką sieć stanowią i to jest dla mnie mega ważne. Mam nadzieję, że też jest w tym wzajemność, że te osoby też tak mogą myśleć o mnie. I to jest, może mam potrzebę tej niezależności bardziej tutaj właśnie w życiu zawodowym, czy w ogóle w tym, jak sobie organizuję życie i codzienność, ale równocześnie nie mam problemu z tym, żeby poprosić kogoś o pomoc i też z tym, że ktoś mnie prosi. I tutaj akurat nie mam poczucia, że jesteśmy zupełnie niezależni i samowystarczalni, ale no ja tego doświadczam mocno na co dzień, właśnie ze względu na to, że potrzebuję, że tak powiem, wsparcia z zewnątrz. Więc to trochę inaczej u mnie wygląda. No tak, względem. Ja wiem to, ja też to mam, też to widzę, tylko że jestem jakby tak odklejony od tego moim sposobem myślenia, takim, że jak coś chcę, żeby było inaczej, no to wymyślam, żeby się znaleźć w tym. Jeżeli coś mi się nie podoba, to co jest zastane, to staram się od tego odkleić, uniezależnić i zrobić coś, żeby mieć inaczej. Natomiast całe wsparcie, to że na przykład, nie wiem, jak zachoruję, no to mogę liczyć na to, że skoro płacę ZUS, mogę mieć na przykład, nie wiem, leczenie, to traktuję jako taki dodatkowy bonus. Jestem bardzo za to wdzięczny, super, wspaniale. Natomiast nie jest coś takiego, że ja wymagam, że to ma być i koniec i to mi się należy jak psu miska. Nie, no tak. Właśnie chodzi bardziej o postawę, tylko no super, no fajnie, okej. Okay. Wolałbym płacić mniej tego ZUS-u zdecydowanie. No ale to jest dla mnie takie też rozłączne jakby. Nie łączę tego, bo no, to się oczywiście łączy, ale po co ja mam to łączyć? No jak płacę składki ZUS, to płacę składki ZUS i się wkurzam, że są za duże. Jeżeli, jak wiem, że no, gdzieś jestem w tym ubezpieczeniu społecznym i w razie czego mi to uratuje tyłek, no to się cieszę i to jest dla mnie jakaś ulga. Po co ja mam to łączyć jedno z drugim? No może po to, żeby tak nie narzekać na te składki, no ale kurde. To boli, jak człowiek płaci te 900 złotych. No boli, ale ja wiem, że ja dużo na przykład dostaję z tych składek i... No. A na etacie, no to niby nie płacisz, ale też no masz przez to mniejszą, wiesz... No płacisz pensję. I to jeszcze więcej, tylko po prostu nie widzisz tego. No właśnie. Nie musisz sam robić tego przelewu, ale to są twoje pieniądze tak samo, które idą. Tak więc tak czy inaczej mamy swój system i decydujemy, to jest też ciekawe, nawet jeżeli... Siedzimy na etacie, bo tak trzeba. To też decydujemy, że siedzimy na etacie, bo tak trzeba, bo tak nam lepiej. Gdzieś tam w jakiś sposób nas to wspiera, w jakiś sposób nam z tym lepiej się funkcjonuje i tyle. Z tym, że no ja nie potrafię żyć według strategii cały czas, bo właśnie chyba przez ADHD. Po prostu jak widzę gdzieś ścieżkę w bok, to mnie tak ona ciekawi, że muszę zejść. Jak jest nagły jakiś dopaminowy mamut na prerii, no to ja po prostu lecę z dzidą i na niego poluję, bo to jest dopamina i koniec, bez względu na plamy. Ale nie potrafię też żyć bez strategii. Ale wiesz, to też jest kwestia tego, to co mówisz, ale ja nie mam ADHD, a też to są takie oczywistości, ale teraz czytam książkę Asi Flis i ona o tym pisze, że każda decyzja, którą podejmujesz, to coś tracisz, tak? I każdej decyzji, którą podejmujesz w swoim życiu, to jest równocześnie tak, jakaś ale też strata. Zyskujesz, ale też tracisz i czasami to odczuwasz i czasami odczuwasz to bardziej. Na przykład ja bardzo się cieszę, że mieszkam na wsi i daje mi to bardzo dużo i spokoju i tego, że się nie przybodźcowuję i też tej niezależności i tego, że teraz się zaczyna wiosna i jest pięknie i cudownie ptaki słychać wszędzie, które krzyczą i to mi daje bardzo dużo, ale na przykład w zimie jest mi ciężko i odczuwam to, myślę, tą zimę bardziej niż gdybym mieszkała w mieście. I to jest ta strata, to jest właśnie to, o czym mówię, że podejmujesz decyzję, która cię wspiera i która generalnie pusto, jest dobra zimno, dla ciemno. Twojej strategii życiowej, ale to się zawsze wiąże z jakąś stratą i z czegoś rezygnujesz podejmując tą decyzję i czasami tak. To możesz mocniej odczuwać, tak? I akurat właśnie taka pop-psychologia, mam wrażenie, że każe nam się tak skupiać bardzo na tym, co zyskujemy, a to, że tracimy, nie, w ogóle nie wiedz o tym, że coś tracisz, nie myśl o tym, to negatywne myślenie. Tak. A ja myślę, że warto wszystkiego być świadomy i tego, co zyskujemy, i tego, że tracimy. Odmawiam takiego myślenia, że uciekam od czegoś. No bo gdziekolwiek nie idziesz, to można sobie powiedzieć, że od czegoś uciekasz. Uciekasz od miejsca. Po prostu podejmujesz każde decyzje. Tak, ale często tak ludzie mówią, że o, nie oglądam telewizji na przykład i w ogóle. Aha, no uciekasz od prawdziwego świata. No to tak można o wszystkim powiedzieć, bo jeżeli człowiek gdzieś dąży, a nie siedzi w miejscu, no to ucieka od tego, gdzie nie dąży. Ale właśnie tu nie chodzi o to. Po prostu idąc,
zostawiamy coś i idziemy gdzieś indziej. Dokładnie. I warto mieć świadomość i tego, gdzie się idzie, i tego, że zostawiamy. No wiesz, możesz nie iść, tylko nawet czekać, aż czasami... cię wiatr zawieje, ale no tak, wtedy oczywiście. Też tracisz, tylko bez świadomości tego, co tracisz i zyskujesz. Co może być łatwiejsze, ale niektóre umysły... Nie wiem. Myślę, że... No tak, no bo jak nie jesteś świadoma tego, no żyjesz sobie z dnia na dzień i w ogóle i no tak, już. Ale to jest... Tylko czasami częściej dostajesz w tyle od życia chyba. Jak no. ci coś rąbnie, to cię rąbnie, nie wiesz. Jesteś przygotowana wtedy dokładnie. Do tego w ogóle. I nie wiesz, dlaczego to się wydarzyło, więc może się zaraz wydarzyć po raz kolejny, więc nie, no myślę, że to nie jest tak, że z jest drugiej strony, jak zdajesz sobie z tego wszystkiego sprawę, no to trzeba walczyć z lękiem, ponieważ zawsze sobie zdajesz sprawę, że coś może pójść nie tak. I albo nie podejmujesz żadnego ryzyka, a i tak podejmujesz ryzyko, albo podejmujesz cały czas i masz tego świadomość i czujesz napięcie w związku z tym ryzykiem. Więc no, ale to, to też, jest właśnie... różnie mają różne umysły i różni ludzie. Tak. I to też jest coś, na czym polega tak naprawdę taka makrostrategia na życie. Tak, ale lęk da się oswoić, nie? To jest znowu Asia. Fajnie mówiła o wykładzie buddyjskim. Nie pamiętam, którego... Kurczę, jest jakiś taki fajny podcast, muszę to sprawdzić, z wykładami mistrza Zen. I on tak fajnie mówi, że bez względu na to, co się wydarzy, że żeby mieć w sobie taką umiejętność powiedzenia sobie, że spodziewałem się tego. Nie w sensie negatywnym, że mam negatywne myślenie i spodziewałem się, że na pewno mi się nie uda albo na pewno zachoruję, ale że po prostu jakby to przyjmuję. Że bierzesz to pod tak, uwagę że też. Spodziewałem się, że niby może? Dlaczego miało mnie to nie spotkać? Przecież nie jestem jakimś tutaj, nie wiem, wyjątkowym, nieśmiertelnym człowiekiem, którego nie dotyczą choroby, złe wydarzenia i tak dalej, nie? W tym sensie, tak. Wiesz, po prostu taka akceptacja, no nie? Tego, że życie jest różne i... No, to łatwo tak mówić. To jest bardzo trudne, ja wiem. Właśnie buddyzm i zen no, polega na praktyce, a nie na gadaniu, no, bo dokładnie. Gadać sobie to już mogą tak. ci, którzy przepraktykują, tak, przesiedzą tak. i przepatrzą w tą ścianę po prostu godziny, tak? Dokładnie. I potem mówi się takie rzeczy ludziom, którzy tak jak my ostatnio patrzą raczej w Netflixa niż w białą ścianę. I... O czym ten gość mówi? Ha, 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 łatwo powiedzieć, wszystko się zgadza pięknie, ale jak to zrobić? Nie. No to nie trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jeżeli już idziemy w buddyzm. Usiądź, patrz w ścianę tak. i się zrobi. Wtedy mózg się przeprogramowuje, przeistacza, upraszcza, odpadają pewne rzeczy. Taka mała reklama buddyzmu z naszej strony. Ale ja bym powiedział właśnie, że poznawanie swoich potrzeb, ograniczeń i tego, czym się ryzykuje, tak, jak najbardziej. Ale spełnianie ich, no już nie zawsze, nie? W sensie niespełnianie potrzeb zawsze? Mhm. Czy ja wiem, ale czemu nie zawsze spełnianie potrzeb? Bo co? Bo no, wtedy, kiedy na przykład zakłócają spełnianie innych potrzeb. No to wiesz, to jeszcze trzeba rozróżnić potrzeby i zachcianki, bo to też nie jest to samo, nie? No dobra, ale wiesz, ja mam na przykład... dużą potrzebę taką biologiczną, jak każdy wyspania się, spania. I mam też ogromną potrzebę ciszy i spokoju. Uwielbiam noc i po prostu długich godzin zajmowania się moją jakąś tam aktualną pasją, którą w tej chwili jest malowanie figurek. No i co? No jedną potrzebę mogę spełnić kosztem drugiej, więc... No tylko, że na dłuższą metę to nie działa. W sensie, jeżeli na dłuższą metę się nie wysypiasz i masz deficyt snu, no to ci to wpływa na wszystko, więc to nie da się. To trzeba jakoś łączyć, no nawet w taki sposób, że nie wiem, że się późno kładziesz, długo śpisz, ale no nie da się tych biologicznych... Znaczy ja wychodzę z założenia, ja nie umiem tak rozdzielać. W sensie mi się wydaje, że nasz mózg nie jest odrębnym bytem i nie da się sprawić, że zaspokoimy sobie te potrzeby wszystkie. Na krótką metę tak, ale na dłuższą nie, jeżeli nie zadbamy o te takie pierwsze potrzeby. No nie da się po prostu. No właśnie i to jest coś, o czym właśnie mówiłem, co mi się zmienia, bo im człowiek jest starszy, tym bardziej go doganiają... skutki niespełniania no, tak. tych potrzeb takich podstawowych, biologicznych no, złego tak. jedzenia, złego snu i tak dalej. I no i człowiek chce brać pod uwagę to coraz bardziej, bo zaczyna. No bo chce się dobrze czuć. Się dobrze czuć. Ja to biorę pod uwagę nie dlatego, że tak należy, żeby żyć 80 lat czy 90, tylko po prostu coraz bardziej odczuwam na własnej skórze, że jak te potrzeby zaniedbuję, to jest mi źle. Źle się czuję fizycznie, źle mi jest w głowie, nie mam na nic siły. Jakby widzę tą zależność coraz bardziej. Masz rację, że to jest kwestia pewnie wieku, bo jak jesteśmy młodsi, to dużo więcej możemy wytrzymać, a później to się zmienia. Tak, ja pamiętam jedno z moich takich bardziej poetyckich, pięknych wspomnień ze studiów, z takiej codzienności.
To było to, kiedy ja gdzieś tam po długiej nocy zarwanej na grze jakiejś komputerowej, była trzecia rano, mi się nie chciał spać, w brzuchu mi burczało. Zobaczyłem przez okno, jak taki wstaje świt. Poszedłem do sklepu 24-godzinnego, kupiłem sobie jakieś, wtedy jadłem jeszcze mięso, parówki czy kabanosy czy coś takiego. Wróciłem, sobie usmażyłem i sobie zjadłem. I to było pełne poezji, to było takie cudowne. A potem, jak mi się zechciało spać, to sobie poszedłem o 10 czy 11. No w tej chwili, przede wszystkim o tej porze, już organizm tak nie funkcjonuje w ogóle, nie działa. I w życiu by mi się nie chciało jeść nic smażonego. No właśnie. A poza tym specjalnie gdzieś tam mam w pewnym momencie jakieś takie stop, no i idę już no, spać. Mhm. Czasami się z tego zwalniam, bo nie potrafię mieć w życiu niczego, co jest na zawsze, zawsze i bezwzględnie i cały czas, więc muszę mieć czasami raz na jakiś czas coś takiego, że olewam tą potrzebę snu i po prostu do oporu, ale generalnie no już zaczynam tego pilnować. No. No tak, bo to wiesz, jeszcze potem dochodzi kwestia nie tylko tego, że ojej, chcę żyć 80 lat, mogę żyć 60, tylko fajnie by było dobrze żyć, być sprawnym i wiesz, nie wymagać opieki innych w tym wieku. No ale nie, ja to rozumiem, akurat ze snem tak nie mam, bo ja lubię spać bardzo i też może dlatego, ale czasami też mam takie poczucie, że muszę sobie odpuścić i na przykład cały dzień pojeść sobie rzeczy, które lubię, a niekoniecznie to, które powinnam albo są zdrowe, tylko sobie zrobić przyjemność taką. Taki wyjąteczek. Tak. Właśnie dawno chipsów nie kupowałem. Dokładnie. No, ale to też, ja mam wrażenie, że przez jakiś czas w życiu on już chyba się skończył, bo już chyba przekopałem tę grządkę u siebie. Dużo w tym wszystkim było odkrywania, że w ogóle coś mogę wybrać, bo przecież często nie wiemy, że w ogóle coś możemy wybrać. To jest tak naturalne, że jakoś postępujemy. To są też rzeczy... kwestia wychowania. Tak, wiesz, dokładnie. No, przede wszystkim myślę. No tak. Tego, jak elastycznie było w domu i tego... Jakie przekonania wynieśliśmy z domu. Tak, ale też tego, jak twoi rodzice na przykład podchodzili do tego, jak zrobiłeś coś inaczej niż przyjęte na przykład w domu, nie? Myślę, że to stąd się potem biorą przekonania. Tak. No ja miałem dużo takich przekonań właśnie z domu, typu na przykład najpierw praca, potem przyjemność, idź spać wcześniej, żeby rano być wyspanym, jakby moi rodzice chodzili wcześniej spać, żeby poświęcić się pracy, a nie głupotom, różne tam tego typu rzeczy. I zanim w ogóle byłem w stanie sobie zadać pytanie, hej, czy ja chcę tak żyć, czy jednak inaczej, w jakimś z tych aspektów, na przykład najpierw praca, potem przyjemność, a nie odwrotnie, czemu nie? Fajnie zacząć dzień przyjemnie, a potem się wziąć do roboty na przykład, może tak, to w ogóle musiałem zdać sobie sprawę, że to tak gdzieś głęboko we mnie było, że ja mogę inaczej postępować. No tak. I to jest dla mnie też taka podstawa. Świat się nie zawali. Jakiegoś tam przemyślenia swojego życia i samoświadomości, tak? Takie przekopanie tej grządki, że to nie jest równa ziemia, na której rośnie coś, tylko to można przekopać, posadzić coś innego. Dlatego mówię o tym jako o przekopywaniu grządki, że to jest, o, jedno takie coś odkrywasz i patrzysz, że to jest cały kawał ziemi na łopacie ci się unosi, możesz go odwrócić i tam jest coś innego. I możesz sobie wybrać potem, co tam posadzić. A potem następną taką rzecz odkrywasz, następną. Już strasznie dużo takich rzeczy poodkrywałem. Oczywiście nie wiem, czy wszystkie, czy nie, ale tak strasznie dużo, że już mi się nie chce kolejnych za bardzo, bo już mam tyle wyboru, że sam się w nim gubię. No, ale ja też mam takie poczucie, że teraz jest taki moment w moim życiu, że już dużo wiem i mam też dużą swobodę, w sensie takim, że raz to, co mówisz, że już jesteśmy po tym, kiedy odkryliśmy, że można inaczej i nie trzeba koniecznie tak, jak cię na przykład tego nauczyli, to jest raz. Dwa, że mamy diagnozę, więc wiele rzeczy rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy nas wspierają, a pewne nie, i też nie musimy mieć z ich powodu poczucia winy albo myśleć sobie, że jesteśmy jacyś głupi czy coś. No i trzecia rzecz, która sprawia, że już teraz jest tak spokojnie, no że już mamy duże dziecko, bo dla mnie też to, jak ja to tak wspominam ten czas, kiedy on był mały, że to był dla mnie bardzo trudny czas. Już teraz wiem dlaczego, bo ja miałam bardzo duże poczucie winy z tego powodu, a mi się po prostu bardzo trudno funkcjonowało w takim chaosie, gdzie było też mnóstwo tych bodźców, gdzie mnóstwo rzeczy nie zależało ode mnie, gdzie nie mogłam spać tak jak śpię, gdzie nie mogłam pracować wtedy, kiedy najlepiej mi się pracuje, kiedy było mnóstwo takich różnych codziennych drobiazgów przychodzących mi z trudem. To był dla mnie naprawdę pod kątem takiego funkcjonowania codziennego, to był dla mnie bardzo trudny czas. Ale właśnie, jakbyś przewidziała to, że to będzie takie trudne, byś wiedziała, że to jest taki chaos totalny, a ty nie nadajesz się do tego,
to na pewno chciałabyś mieć dziecko? Tak. Chciałabym, bo ja dla mnie to, że go mam i to jakby w ogóle... Teraz tak mówisz, ale wtedy, jak nie wiedziałeś, co to znaczy mieć dziecko, kochać taką istotkę, patrzeć, jak nie, się rozwija. Może bym się lepiej do tego przygotowała, bo to jest też na przykład teraz, jak sobie myślę, że miałabym drugie dziecko mieć, to już by było też inaczej, bo miałabym większą wiedzę też o sobie i tak dalej. I może po prostu myślę, że byłoby mi łatwiej, bo umiałabym to lepiej ogarnąć. Mhm. A to był taki trochę chaos, w który ja zostałam wrzucona. No też byliśmy dosyć młodzi, nie mieliśmy pomocy tutaj tak naprawdę. Byliśmy z tym sami. I tak, ale właśnie czasami to dobrze, że nie wiemy, moim zdaniem. Jesteśmy wrzucani i po prostu wtedy musimy sobie radzić. Znaczy ja tego nie żałuję. Ja nie mam takiego poczucia, że lepiej by było, jakbym się lepiej przygotowała, więcej wiedziała. Nie, tylko teraz wspominam to, że był to dla mnie po prostu trudny czas. Ale też właśnie, bo ja teraz wiem więcej o sobie, no bo też właśnie ta diagnoza i tak dalej. I może to jest kwestia też tego, że gdybym miała o sobie tą wiedzę, jakie mam potrzeby wtedy, to łatwiej by mi było to jakoś mimo wszystko zorganizować tak, żeby aż tak się nie męczyć, tylko lepiej w tym wszystkim funkcjonować, nie? Że to może być też kwestia tego. Bo do pewnego stopnia zawsze się da. No, oczywiście bez przesady, ale wiesz, co ci pomaga, co ci przychodzi z trudem, nie? No tak, ale ja mam z tym trochę problem też. W sensie nie do tego stopnia, żebym wolał nie wiedzieć, ale trochę tutaj będę adwokatem diabła i tego takiego niewiedzenia. Bo na przykład z tych takich przekonań zawsze gdzieś tam towarzyszyło mi śniadanie, obiad, kolacja i żeby się dobrze odżywiać. I to było jakby nie kwestią wyboru, tylko jakąś taką siłą we mnie, która nieświadomie no mi ustawiała po prostu kwestię tam jedzenia, że no nie odżywiałem się jakoś specjalnie zdrowo, ale też nie jadłem w nocy późno i tak dalej. Albo takie rzeczy, co o mnie pomyślą inni. Teraz jak to werbalizuję, no to mogę sobie powiedzieć, a co mnie to obchodzi, nie? Co by powiedzieli tam, nie wiem, rodzice, Jezus, super ego, coś takiego. To wszystko były nie myśli, tak jak teraz je wyrażam, tylko jakieś takie siły, które same podświadomie gdzieś tam mnie kierowały, one mnie trzymały w ryzach. Natomiast jak je wykopałem z tej grządki już i odwróciłem na zewnątrz świadomie, to ja już teraz muszę świadomie się zastanowić, przewartościować to przekopywanie, przewartościowywanie. No to jest dla mnie świetna metafora właśnie, bardzo taka plastyczna, że teraz muszę sam czysto intelektualnie sobie pomyśleć, że muszę jeść zdrowo, więc tego tam nie zjem albo coś. I w tej chwili to jest dla mnie wysiłek, żeby się trzymać. To jest, no Jakub walczył z aniołem, wygrał i potem był kulawy, tak? I ta świadomość niesie ze sobą odpowiedzialność. Jest ciężej. Nie jest łatwo żyć, jeżeli się jest wszystkiego świadomym. Mnie nie jest łatwo. Mhm. Nie chciałbym się zamienić oczywiście. Teraz mam gdzieś to, co o mnie pomyślą tam inni, albo że mądrość ludowa mówi, żeby jeść śniadanie, obiad, kolację i tak dalej. No jestem wolny, ale codziennie walczę o to, żeby w ogóle pójść spać o jakiejś normalnej porze dla zdrowia, dla jakiegoś tam samopoczucia. I ciężej mi się zmusić. Dlatego tak cały czas mówię o tym, że może lepiej nie wiedzieć. Ale ja nie mam Ja nie uważam, że lepiej nie wiedzieć. Wolę wiedzieć, bo to jest właśnie smak życia cały. Ale łatwiej jest nie wiedzieć czasami. A ja tak nie mam. W sensie, ja no na przykład mam... Jak masz? To ja nie jest dla ciebie wysiłek? Nie. Jeżeli... Nie. Znaczy czasami jest, no wiadomo, no czasami ci się czegoś nie chce, albo nie masz na to ochoty i tak dalej, ale ja nie mam poczucia, że ja się muszę do czegoś zmuszać, tylko ja mam poczucie takiego panowania nad swoim życiem. Tak, tak. Ale w pozytywnym sensie, że to ja decyduję i wiem, dlaczego to robię, no i wiem, dlaczego tak decyduję, i ja nie mam poczucia ani, że ktoś mnie zmusza. To jest różnica. To, co ty nazywasz, że ty panujesz nad swoim życiem, bo jesteś wolna i decydujesz, ja nazywam zmuszaniem się do czegoś. No ale ja nie wiem, czy my nazywamy to, samo, bo... Tak nazywam. Czy to my mówimy o tym samym, no bo wiesz, ja, dla mnie to jest pozytywne, ja nie mam poczucia przymuszania się i czasami jak czegoś nie chcę, nie wiem, mam ochotę się najeść syfu albo coś, to robię i robię to, bo tak sobie decyduję, że to robię, ale równocześnie nie robiłabym tego codziennie, bo wiem, że to by było dla mnie złe, ale nie musiałabym się też do tego zmuszać, w sensie mam poczucie satysfakcji i poczucie, że jestem wobec siebie okej, że jestem wobec siebie w porządku, jak dbam o siebie, jak robię rzeczy, które są, wiem, że są dla mnie dobre. No to brzmi super fajnie. Mnie się wydaje, że tu jest różnicą główną. Już tak trochę się buntuję przeciwko mówieniu o wszystkim na zasadzie diagnozy, ale tu stoi między nami ADHD. Ja uważam, że nie. Ja mam wrażenie, że nie, że to jest kwestia dzieciństwa i że to jest potrzeba
jedna z tych potrzeb w dzieciństwie, które no nie zawsze mamy zaspokojone, mhm. i że to jest u ciebie ta potrzeba autonomii i wolności, która w dzieciństwie nie została zaspokojona i to się tak objawia. Mhm. No ja wiesz, tak. nie jestem psychologiem, no. nie jestem terapeutą, ale jakby widzę to, tak bardzo mi to skacze w oczy, mhm. że to jest coś, czego nie dostałeś, jak byłeś mały i teraz gdzieś cały czas masz w sobie ten taki drugi głos, który gdzieś tam cię przymusza do czegoś, że to nie jest takie zintegrowane, właśnie... rozumiesz? Mhm. No wiem, ale właśnie wcześniej nie widziałam, że się zmusza, zanim nie odkryłem tego głosu. Po prostu robiłem, co należy i ale ty już. Ale ty już dawno mówiłeś, potem... że się zmuszasz, jeszcze przed diagnozą, że ty do bardzo wielu rzeczy musisz się zmuszać, bo ja to pamiętam. Dobrze, ale to diagnoza nic nie zmieniła, ja przed diagnozą dalej miałem ADHD i... No tak. I byłem w spektrum. No, ci trudno powiedzieć, ale jak dla mnie to nie jest kwestia... No tak, może to jest racjonalizacja, ale jakoś to pasuje mi też do ADHD, że taki bunt przeciwko takiemu czemuś, że jak zrobię to, to będzie to. No tak, tylko że... I mam tańczyć całe życie według prawa przyczyny i skutku. Ja sobie uświadomiam prawo przyczyny i skutku i od razu się przeciwko niemu buntuję. Nie! Chaos! Ja nie chcę, żeby było tak, że jak coś zrobię, to potem będzie tak. To jest przewidywalne, nudne i... takie. No, nie, mi się wydaje, że to nie w ogóle nie o to chodzi, ale to jest jakaś tam moja teoria, nie? Mhm. Że to jest kwestia tego, że masz niezintegrowaną tą swoją taką, wiesz... dorosłość do końca, że gdzieś tam cały czas jest taka mama czy tata, czy jakiś tam inny, który tam stał nad tobą. No dobrze, i ale to każdy to ma, tylko w różnych innych rzeczach. Rzeczy. Natomiast no, faktem jest, że ja nie mam satysfakcji z tego, że gdzieś na przykład to zdrowo żyję i no to jest takie zdrowe i tak fajnie. No nie, czuję się, jakbym się do tego zmuszał, wiem dlaczego, żeby nie być chorym, żeby mnie plecy nie bolały, żeby jakoś tam wyglądać w ogóle, ale to nie są rzeczy, które mi sprawiają radość, a jednocześnie wiem, że jeżeli to rzucę w cholerę i po prostu będę robił sobie co chcę, no to będę bardzo obolały i nie, mam negatywną motywację. Mhm. I nie potrafię mieć innej. No rozumiem, no ja mam zupełnie inaczej, bo to też jakby nie to mi daje satysfakcję, że będę zdrowa i nie wiem, nie będą mnie bolały plecy, tylko satysfakcję daje mi to, że to ja decyduję, w sensie, że to ja... Jakby, no ale jak to ty decydujesz? Ja decyduję, no bo jeżeli bym to olała, no to wiesz, no to jest na zasadzie... Ty decydujesz, że warzywa są zdrowe, nie. więc musisz jeść warzywa. No dlatego nie decyduję, no a ale wiesz, no nie? tak samo nie decyduję, że słońce wschodzi i zachodzi, albo że no kiedyś tak. umrę, albo nie wiem, albo że muszę oddychać, no to dla mnie to jest, wiesz, jakby z tym nie dyskutuję, no po prostu świat... A ja dyskutuję. Jestem w takim, no ale wiesz, no można dyskutować, tylko wiesz, jestem w takim świecie, w jakim mnie stworzono, no i są pewne prawa natury i ja nie mam na nie wpływu, więc jakby w ogóle jestem poza tym. Bardziej chodzi o to, że decyduję o tym w momencie, gdybym, nie wiem, zupełnie to zluzowała, czyli nie wiem, piję sobie codziennie, jem chipsy, nie ruszam się, chodzę spać, nie wiadomo o której, to dla mnie to nie jest wolność, rozumiesz? Dla mnie to jest kompletnie, że ja się, wiesz, jakby decydują za mnie jakieś tam moje instynkty, moje niezaspokojone, inne potrzeby emocjonalne, które muszę sobie zaspokajać tym. No tak, no to są jakieś moje braki. Ale wiesz, chodzi o to, co z tym robię, nie? Mhm. I ja nie chcę iść w tym kierunku. Ja chcę iść w zupełnie innym kierunku. I dla mnie tutaj jest wolność, że to ja decyduję, w którym kierunku idę. I ja decyduję, że czuję się dobrze, że mam energię do funkcjonowania na co dzień, że mogę głęboko odetchnąć rano i wyjść sobie i się poruszać. I to mi daje mega dużo satysfakcji. W sensie i to mi daje właśnie wolność. I ja kompletnie nie mam poczucia, że ja się przymuszam. No to ja się zazdroszczę bardzo, bo dla mnie to tak właśnie... Ja tak się zgadzam z tym, to ma dla mnie sens i w ogóle to jest super, ale ja tego nie czuję. Tego, ja rozumiem. Nie potrafię tego poczuć. Tej satysfakcji, że to jest jakaś tam wolność. Dla mnie to zawsze jest jakiś zewnętrzny głos, który mówi, jak mam żyć i jak się posłucham, to będę zdrowy, a jak się nie posłucham, to nie będę zdrowy, no, więc muszę się słuchać. Ale właśnie dlatego uważam, że to jest ta rzecz z dzieciństwa, bo to jest często, bo to jest, widzisz, dla ciebie właśnie ten zewnętrzny głos, że to nie jest zintegrowane, nie? Że to jest ten zewnętrzny głos i to jest i no to jestem jest ciekaw, to. Jak... Ja nie mam zewnętrznego głosu. Jestem tutaj. Ciekaw, jak mają nasi słuchacze i no. jak to pod tym względem jest tak. u nich. Też jestem ciekawa. No ty ślicznie masz. Ale wiesz, nie miałam tak zawsze, to też... To jest, myślę, też kwestia tego, że gdzieś tam się starałam siebie zaakceptować... To, że zachorowałam, to mi dało też taką jakby, że wtedy tak naprawdę doceniasz to swoje ciało i to, co ono potrafi i to, co masz i że możesz tego nie mieć w każdym momencie i że to jest tak naprawdę niesamowite i że to, kim ty jesteś, to, że to wszystko możesz robić jest niesamowite, nie? I nie chcesz tego stracić i jakby
ciężko mi o tym mówić, ale ja jakby zupełnie nie mam żadnego zewnętrznego głosu. Nawet ale ja mam jak... wrażenie, że w tym momencie to już się poruszamy oboje po takich racjonalizacjach. Czujemy albo nie czujemy tego. No ale wiesz, czucie też z czegoś wynika. To czucie wynika z tego, jak coś widzisz i z twoich przekonań, nie bierze się z kosmosu. No właśnie, może się brać też i z wychowania, z dzieciństwa, no tak. I z jakichś takich przekonań, w których wyrastasz, tak? Dokładnie. Tak lekko się zapowiadał temat, a weszliśmy w takie... Tak. Ale to dobrze, no bo tak naprawdę o tym opowiadaniu, jak mamy, o taką, a ja to późno wolę chodzić spać, a ja to wcześniej, no to możemy kiedyś pogadać niby, ale... No, nie wiem, czy to takie ciekawe. No, dużo jest takich gadek wszędzie. Każdy jakoś tam ma. No. To co? Bez dalszych zakończeń, bo nie lubimy... Tak. Form ale fajnie, i gadki szmatki. Ktoś nam napisze, jak on ma. Tak. Dziękujemy wam też za wszelkie wyrazy wsparcia i za kawy stawiane nam na bajkofikom. Tak jest. I no, że jesteście i że czasami gdzieś tam nawet w komentarzach, gdzieś tam indziej widzimy życzliwe słowa tak, o nas. Tak, to jest strasznie miłe. To jest bardzo miłe i fajne. Nie wiem, czy będziemy przed świętami coś nagrywać, raczej żeby puszczać. No będzie trudno, więc zrobimy małą przerwę. Ale do zobaczenia w którąś niedzielę. Kiedy? Przed zachodem słońca? Po zachodzie słońca, tuż. No. No to papa. Papa.